W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W intencjach za zmarłego brata Jana Panasiewicza odmówimy część bolesną Różańca Świętego. W intencjach Ojca Świętego i Kościoła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Tajemnica druga, ubiczowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Tajemnica trzecia, cierniem koronowanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Tajemnica piąta, ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sobie.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasze, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku wiekista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Wieczny odpoczynek. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Wieczny odpoczynek. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka. Wieczny odpoczynek. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrob mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Wieczny odpoczynek. Spraw, abym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Wieczny odpoczynek. Racz mu dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj mu świeci. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku wiekista niechaj mu świeci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W Bazylice w Niepokalnowie podczas mszy świętej pogrzebowej gromadzimy się wokół ciała świętej pamięci brata Jana Mary Panasewicza. Pragniemy
podziękować Bogu za dar jego życia i powołania zakonnego, za jego pracę w Niepokalanowie i modlić się o Boże miłosierdzie, by mógł dołączyć do Niepokalanowa Niebieskiego, by był w niebie. Na tej mszy świętej pogrzebowej pragnę gorąco powitać wszystkich obecnych, przede wszystkim ojca prowincjała z Warszawy, który przewodniczy tej mszy świętej, wszystkich współbraci z innych klasztorów. Witam ojca Stanisława Piętkę, który wygłosi Słowo Boże, a jednocześnie był razem z bratem Janem w nowicjacie. Także jest kolega z nowicjatu, ojciec Marian Szymański z Głogówka, który przybył z ojcem Sylwestrem. Witam wszystkich przybyłych, wasza najbliższą rodzinę, siostrę brata Jana Stanisławę, siostrzeńca Tomasza z żoną Moniką, siostrzenicę Beatę z mężem Leszkiem, siostrzenicę Annę, panią Magdalenę zaprzyjaźnioną z rodziną i wszystkich, którzy przybyli. Witam także księdza Adama Patejuka ze Sławatycz, z parafii, gdzie urodził się i przyjął chrzest brat Jan. Także przybyli na tę mszę świętą koledzy z klasy, koleżanki. Witamy serdecznie. Brat Jan należał do Straży Pożarnej, stąd mamy przedstawicieli strażaków, przedstawicieli Straży Państwowej i Ochotniczej. Jest obecny pan zastępca komendanta powiatowego, starszy kapitan Michał Jakubiak, komendant gminy Dariusz Tartanus, prezes gminny Andrzej Tkaczyk. Witam także wszystkich braci, wszystkich strażaków przybyłych z pocztami sztandarowymi. Teraz usiądźmy na chwilę i przeczytam nekrolog, życiorys przygotowany przez ojca Zbigniewa Kopcia, sekretarza naszej prowincji. Świętej pamięci brat Jan Maria Panasewicz, profes solemny jubilat w zakonie, zmarł w Niepokalanowie dnia 13 maja 2023 roku w wieku 69 lat, przeżywszy 49 lat w zakonie. Jan Antoni Panasewicz urodził się dnia 21 sierpnia 1953 roku w miejscowości Sławatycze nad Bugiem w województwie lubelskim z rodziców Antoniego Janiny z domu Gruszkowska. Dnia 30 sierpnia 1953 roku został chrzczony w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Sławatyczach w obecnej diecezji siedleckiej. W tymże samym kościele w maju 1967 roku otrzymał sakrament bierzmowania. W roku 1970 ukończył 8 klasę szkoły podstawowej w Sławatyczach. Podczas nauki w szkole regularnie uczęszczał na naukę religii i jako ministra służył do mszy świętej. Na początku 1971 roku skierował podanie o przyjęcie do zakonu, w którym motywował swoim pragnieniem oddania się na służbę Bogu i trwania w niej do końca swojego życia. Dnia 22 maja 1971 roku w Niepokalanowie rozpoczął aspiranturę pod opieką ojca Leoncjusza Simy. Od 2 września 1972 roku w Łodzi Magiewnikach pod kierunkiem magistra ojca Augustyna Januszewicza odbywał nowicjat, który uwieńczył złożeniem pierwszej profesji zakonnej dnia 2 września 1973 roku. Będąc przekonanym, że Bóg powołuje go na swoją służbę i chcąc być wiernym temu powołaniu, zapragnął związać się z zakonem na całe życie poprzez profesję wieczystą, którą złożył w Niepokalanowie na ręce prowincjała ojca Stanisława Frejlicha dnia 4 października 1978 roku. W klasztorze w Niepokalanowie brat Jan pracował w stolarni, kuchni, dziale mechanicznym, był strażakiem i grał w orkiestrze dętej. Przez 10 lat pracował jako palacz w klasztornej kotłowni, a przez długie lata sumiennie wypełniał obowiązki stróża nocnego. Przez kilka ostatnich lat swego życia, ze względu na pogarszający stan zdrowia, brat Jan przebywał w infirmerii klasztornej, ofiarując swoje cierpienia Panu Bogu i modląc się w miarę danych mu sił.
wiedząc, że przed Najświętszym Bogiem nikt z nas nie jest bez winy, za świętej pamięci brata Jana Marię, pana Sawicza, zanosimy modlitwę i prosimy, aby otworem stanęły dla niego bramy nieba. Podpisał, jak na początku powiedziałem, ojciec Zbigniew Kopę, sekretarz prowincji. W czasie tej mszy świętej większych kapłanów, prawie wszyscy modlą się za świętej pamięci brata Jana. Trzech kapłanów poleca Bogu intencje zamówione na tę godzinę. Jeden o beatyfikację siostry Różenie Węgłowskiej i zaproszących ją o wstawiennictwo Boga. Drugi kapłan modli się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla księdza Sławomira Mazurka i trzeci kapłan za zmarłą Adelę Dzikowską w 17 mszy świętej Gregoriańskiej. Także z nami łączą się słuchacze Radia Niepokalanów i widzowie Niepokalanów TV. Siostry i bracia, abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę, ofiarowując ją w przeczytanych intencjach, zwłaszcza za brata Jana, uznajmy przed Bogiem nasze grzechy. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Poganie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, zmarły brat Jan dążył do Ciebie drogą doskonałego naśladowania Chrystusa, którego umiłował. Spraw, aby się radował, gdy się ukażesz w chwale i razem ze swoimi braćmi miał udział w szczęściu wiecznym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość i żyjąc wśród grzeszników został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo ułuda nie uwiodła duszy. Bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi i nad świętymi jego opatrzność. Oto Słowo Boże. Oh.
Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Pan obrońco mego życia. Przed kim miałbym czuć trwogę? Pan moim światłem i zbawieniem moim. O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale Grzegorzu, Ojcze Gwardianie Mariuszu, czcigodni i drodzy współbracia w zakonie, w kapłaństwie, pozwólcie, że wymienię tutaj imienie ojca Mariana Szymańskiego z Głogówka, bo z bratem Janem jesteśmy z jednego nowicjatu. Droga siostro Stasiu, najbliższa rodzino, drodzy koledzy, przyjaciele, drogie siostry zakonne, drodzy druhowie Straży Pożarnej, wszyscy zgromadzeni w Bazylice przed odbiornikami Radia Niepokalanów i internetowej telewizji TV Niepokalanów. Moi drodzy, nie jest łatwą sprawą mówić kazanie czy żegnać już piątego współbrata z nas, 13, którzy złożyli śluby wieczyste z wymienionego już nowicjatu. Nie jest to łatwa sprawa. Co jest miarą naszego życia? Przy każdym odejściu stawiamy sobie pytanie, co jest miarą człowieka? Jego długowieczność, dokonania, władza, pieniądze, sława? A może takiej ludzkiej miary po prostu nie ma? Musi wszak być jakaś miara. Jest nią miara boska. Często dla ludzi niezrozumiała, tajemnicza, nieodgadniona. I tylko ta miara stanowi odpowiedź na niepokojące pytanie, niby wyrzut świętego Piotra. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Z drugiej strony psalmista Dawid kieruje inne pytanie. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym, Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? Miarą jego lat jest, miarą jego jest lat 70 lub, gdy jest mocny, 80, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, on zaś odlatuje. A przecież jest coś w tym człowieku, co czyni go wielkim, niekoniecznie w oczach ludzi, lecz w oczach samego Boga, który uczynił go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczył. Gromadzimy się dzisiaj w modlitewnej zadumie nad trumną świętej pamięci brata Jana Marii Panasewicza. Pragniemy wypełnić chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała naszego brata, wszak dusza jego nie umarła. Wierzymy tylko głęboko, że stoi przed tronem naszego Ojca w niebie. Na samym początku chcemy uwielbić Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz podziękować Trójcy Przenajświętszej za brata Janka. Przed chwilą wysłuchaliśmy Słowa Bożego, które przypomniało nam raz kolejny, że miarą nie tylko starości, ale i dojrzałości jest życie nieskalane. Pismo Święte ukazało nam równocześnie tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Po to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, by Bóg przez Niego przywrócił do życia tych, co w Nim umarli. Moi drodzy, nie jest przypadkiem, że powolne odchodzenie z tego świata świętej pamięci brata Jana Marii Panasewicza nastąpiło w okresie wielkanocnym, czyli w czasie zmartwychwstania. Ktoś powie, przypadek, zbieg okoliczności. To nie przypadek,
to zamierzone przez Boga przypomnienie prawdy o naszym życiu. To odpowiedź na często stawiane przez ludzi pytanie, jaki jest sens umierania i śmierci. Zmartwychwstanie zaświadcza o nim płonący paschał w świątyni Pana. Nie ma zmartwychwstania bez krzyża, bez śmierci. Najpierw trzeba umrzeć, żeby zmartwych powstać. Korzystając z tak poważnej okoliczności, jaką jest odejście z tego świata naszego niespełna 70-letniego współbrata, waszego kuzyna, drucha, przyjaciela, trudno nie poddać się refleksji nad życiem człowieka i faktem nieuniknionej śmierci. Stwierdzenie psalmisty, że miarą naszego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni, tak naprawdę nie ma większego znaczenia wobec prawdy, że miara długości życia jest życie nieskalane. Egzystencjalne pytanie o należną każdemu długość życia na ziemi należałoby zamienić na pytanie o jego jakość. Nie ile lat, ale jak te lata przeżyć? Jak przeżyć to jedyne w swoim rodzaju ziemskie życie, by zdobyć życie niebieskie, nadziemskie, wieczne z Bogiem? Według psalmisty, świętej pamięci brat Janek, tak mi łatwiej mówić, należał do ludzi mocnych. Od siebie dodam mocnym pod każdym względem. Był jak ta gałąź, która złamała się pod ciężarem dojrzałych owoców. Pan Bóg wie najlepiej, kiedy owoce dojrzałe i kiedy należy je złożyć do spichlerza, aby spoczęły i cieszyły jego oczy. Dnia 13 maja, kiedy wspominaliśmy Najświętszą Marię Pannę z Fatimy, Pan przyszedł do ogrodu niepokalanej swej matki i zerwał owoc. Ledwie zaczęła się sobota, a on dojrzał. A on dojrzał blask owocu, który właśnie dojrzał. Nie czekał poranka, zerwał. Siostra śmierć, jak chętnie nazywał tę panią święty Franciszek z Asyżu, przychodzi do ludzi w różnym wieku. Brata Janka zaprosiła w wieku niespełna 70 lat, zabrakło 3 miesiące, z których około 50 lat przeżył w Niepokalanowie. Przez ten czas wykonywał bardzo wiele, tak bym się wyraził, domowych zadań, które zadawał mu Bóg w szkole życia. Były to zadania na miarę brata Janka. Szkoła życia, do której uczęszczał brat Janek, nie należała do łatwych. Zaświadcza o tym jego życiorys. Często było pod górkę. Miał jednak szczęście do nauczycieli. Najpierw dom rodzinny, rodzice, potem klasztor w Niepokalanowie i święty Maksymilian, wreszcie sama Niepokalana. A mistrzem nowicjatu był ojciec Augustyn Januszewicz, założyciel Niepokalanowa brazylijskiego, później biskup, a dzisiaj kandydat na ołtarze. W domu rodzinnym Janek otrzymał od rodziców solidne podwaliny jako człowiek i chrześcijanin, katolik. W klasztorze już jako brat Jan zakonne fundamenty położył święty Maksymilian przez Niepokalaną. Na fundamentach niepokalanowskiej formacji zbudował swoje człowieczeństwo, chrześcijaństwo i zakonność, tę ostatnią w stopniu rycerskim. Brat Jan był rycerzem w pełnym z tego słowa znaczeniu, rycerzem niepokalanym. W znaczeniu duchowym, jak najbardziej ludzkim, wszak był przez wiele, wiele lat czynnym druhem naszej niepokalanowskiej straży pożarnej. Przez kilka ostatnich lat swego życia, jak słyszeliśmy
gdy ojciec Gwarnia czytał życiorys, ze względu na pogarszający się stan zdrowia brat Jan przebywał w infirmerii klasztorze, czyli w naszym klasztornym szpitaliku, ofiarując swoje cierpienia Panu Bogu i modląc się w miarę danych mu sił. Najczęściej widziałem go z różańcem w ręku, a odwiedzałem go bardzo często. Taka postawa znalazła, co oczywiste, uznanie u przełożonych, zadchłonnych, którzy powierzali mu coraz to odpowiedzialniejsze obowiązki. Brat Jan doskonale wiedział, że nie można miłować Boga, którego nie widział, nie miłować człowieka, którego spotykał na co dzień. Dlatego z takim poświęceniem służył ludziom. Myśl hasła na sztandarze straży pożarnej: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Bracie Janie, jakże musisz być dzisiaj zdziwiony tam, gdzie spełniają się słowa Chrystusa: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, że brat Jan okazał nieraz męstwo, ale w jednym wypadku szczególne, heroiczne. Narażając swoje życie, skoczył na ratunek tonącej nastolatce, przez co, jak wiemy, ucierpiał jego słuch, ale ją uratował, a sam mógł po prostu utonąć. Ale Bóg pozwolił mu uratować życie i zachował jego życie. On się tym nie chwalił. Może mało ludzi o tym wie, bo był skromny, ale to był czyn na miarę czynu heroicznego. Takie było życie naszego współbrata jako strażaka, wreszcie uczciwego, uczynnego oraz pełnego radości i humoru człowieka i zakonnika. Odejście do Pana w tym szczególnym czasie, w okresie wielkanocnym, w sobotę i w dniu poświęconym Najświętszej Marii Fatimy, wreszcie w miesiącu maryjnym, jakim jest miesiąc maj, to wszystko sprawia, że jasna staje się odpowiedź na postawione wcześniej pytanie o miarę człowieka, o mierze życia brata Janka. Opuścił wszystko i poszedł za swoim mistrzem tam, gdzie go powiódł. Pragnął tylko jednego: wypełnić wolę Bożą przez nie pokalaną. Może jednak ktoś zaoponować: przecież brat Jan, Maria Panasewicz, nie żył, nie dożył nawet biblijnego wieku. Zabrakło 3 miesiące. Mógł jeszcze wiele dokonać. Bóg jednak powiedział: wystarczy. Brat Janek, niczym dojrzały owoc rajskiego drzewa, spadł wprost w ręce Ojca. Jego wytrwałość, pracowitość, determinacja oraz franciszkańska radość sprawiły, że wyprzedził wiek biblijny. Nie był to wszak bieg chaotyczny, lecz ten, o którym pisał święty Paweł do Tymoteusza: bieg zawody, bojowanie, dobre, zwycięskie. Bo przecież w oczach Bożych jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień jak te niespełna 70 lat, a te niespełna 70 lat jak ten jeden dzień więcej, który dał mu Pan. Nie sposób przy tej okazji wspomnieć jeszcze innego franciszkańskiego rysu brata Jana, jego braterskości. Brat Janek interesował się całym
kursem nowicjackim i towarzyszył nam, jeżeli nie fizycznie, to duchowo, w radościach i smutkach. Co jest miarą człowieka? Co było miarą brata Janka? Ludzie szukają i znajdują wiele odpowiedzi na to pytanie. Ale już przez sam fakt ich wielości należy dojść do wniosku, że nie są one do końca prawdziwe. Prawdziwa jest bowiem tylko jedna odpowiedź. Ten zna Ojciec nasz, który jest w niebie, do którego, jak wierzymy, zdąża w eschatologicznej wędrówce nasz współbrat. Piąty z naszej franciszkańskiej trzynastki. Tylu bowiem nas z tego nowicjatu złożyło śluby wieczyste. Trzynastego maja 2013 roku opuścił nas brat Janek. Jest nas już 8. Mijają kolejne dni. Kto następny? Nie wiadomo. Za chwilę na cmentarzu będziemy modlić się właśnie za tego następnego, kolejny z 13. Perspektywa ta nie stanowi dla nas bynajmniej jakiegoś fatu. Przeciwnie, staje się źródłem rosnącej radości, którą w tak piękny sposób wyrażał święty Maksymilian oraz jego duchowi synowie. Wkrótce już ujrzę ją w ojczyzny mej błękicie. Mą radość, miłość, życie, Marię, Matkę mą, w niebie, w niebie, w niebie, wkrótce już ujrzę ją. Brat Janek jeździ znacznie bliżej niej niż my tutaj zebrani. Widzi ją lepiej, słyszy wyraźniej słowa pieśni. Jego wzrok przekroczył granicę doczesności, dotyka dziś bezkresnej dali, niedostępnej i zakrytej jeszcze dla naszych ziemskich oczu. Jego śmierć przywołuje nas na finał uroczystości, niebowzięcie. Przed nami jeszcze ile dni? Nikt nie wie, czy kolejne będą może dłuższe albo krótsze. Ich długość nie stanowi o mierze naszego człowieczeństwa. Nie jesteś miarą naszej zakonności. Bóg widzi inaczej, słyszy inaczej. Żyje i wygląda inaczej. Tę inność objawił nam w Ewangelii. Taki podobny do nas, a zarazem inny. Ale przecież nie przyszedł na ziemię po to, żeby tą inność, aby tą innością odrodzić się od nas. Przeciwnie, jego imię Emanuel. Bóg z nami. Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem, by ta boska inność stała się częścią naszej swojskości. W chwili, kiedy to następuje, spada owoc z rajskiego drzewa wprost w ręce Boga. Dzisiaj właśnie narodził się nowy człowiek. Brat Jan Maria Parasewicz. Już tak jest, że prawdziwą wartość rzeczy dostrzegamy i doceniamy zwykle po ich stracie, jak w mickiewiczowskiej inwokacji. Ile należało cenić świętej pamięci brata Jana, Marię Parasewicza, wielu dowiedziało się dopiero dzisiaj, także i ja. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Jeszcze raz, godna nie tylko wspomnienia, a dla mnie, dla moich współbraci z nowicjatu, nadarzająca się okazja do podziękowania Bogu za dar brata Janka w moim, naszym życiu. Zawsze mogliśmy na niego liczyć, osobiście ja bardzo na jego modlitwę i nigdy się nie zawiodłem. Teraz, mój drogi bracie, już nie stoisz obok krzyża, jak czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii. Lecz znalazłeś się po jego drugiej stronie. Tak jak on dziś wziąłeś Matkę Jezusa do siebie, tak teraz ona
odwzajemniła Ci się i przedstawiła w niebie Ojcu, oto Syn mój, dusza brata z Niepokalanowa, której nikt na ziemi nie poznał go do końca, nie zrozumiał. Jest w niej i białe Betlejem i oliwkowy ogród, gdzie uczniowie zasnęli. Są ciernie i pustynia i klucz królestwa, jak przekonuje poeta Jan. Jeśli ktoś tę duszę brata Jana, prostą i skomplikowaną, zna i rozumie, to Matka Najświętsza. Ta z Niepokalanowa i ta Skodnia, z którą nie rozstawał się do końca swoich dni. Maria, która na kolanach z Jezusem dzisiaj Jego duszę trzyma w niebieskiej grocie. Maria powiła ją dla nieba. Położyła delikatnie, jak kruche szkło, drewniany żłóbek trumny. I wszyscy wokół przystanęli zdziwieni. Ludzie dobrej woli, prości mędrcy i anieli w dolcie stanęli, zabiły dzwony, wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie. Księgi otwarto, życie ludzkie nie kończy się, lecz zmienia. Wszyscy uklękli, zaśpiewali Bogu pieśń nową, a my wraz z nimi. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój Bogu, moim Zbawcy, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię. Swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co Go miłują. Kończąc, zwracamy się do Ciebie, Mario Niepokalana, z Niepokalanowa i Skodnia, która towarzyszyłaś Janowi, bratu Janowi, od urodzenia do jego śmierci, w dniu właśnie jego pogrzebu. I prosimy Cię, abyś zaprowadziła go do swojego Syna Jezusa Chrystusa. To On w dniu jego śmierci zdjął go z ziemskiego krzyża życia i przewlekłej choroby i zaprosił do nowego życia, gdzie nie ma już łez i cierpień, nie, ale wieczna radość i szczęście z Bogiem na wieki. Maryjo, dzisiaj prosimy Cię gorąco i serdecznie, niech Twój Syn, a nasz Pan da Mu szczęśliwą wieczność. Kochany bracie Janku, nas współbracie, nie zapomnimy o Tobie i Ty nie zapominaj o nas. Amen. Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, zanieśmy z wiarą i nadzieją nasze błagania. Módlmy się za zmarłego brata Jana, pana Sywicza, który był narzędziem Jezusa Chrystusa, aby osiągnął radosne obcowanie ze swoim mistrzem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Kościół Święty, aby Bóg umacniał w nim wiarę w zmartwychwstanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodzinę pogrążoną w żałobie i za wszystkich, których ta śmierć dotknęła, aby Pan Bóg udzielił im pociechy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców, krewnych, dobrodziejów, aby Pan Bóg nagrodził ich życie życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach obecnej mszy świętej o beatyfikację siostry Róży Niewęgłowskiej, zaproszących o wstawiennictwo u Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla księdza Sławomira Mazurka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za świętej pamięci Adelę Cikowską, aby otrzymała życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za całą ludzkość, aby Pan Bóg zachował ją od wojny, która niesie śmierć i zniszczenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Twój Syn zwyciężył śmierć,
aby otworzyć nam niebo. Daj nam potrzebne łaski, o które prosimy, i przemień nasze serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny, Słowny jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej miłości otrzymaliśmy winy, które są owocem winy grzechowej pracy na ludzkich, Tobie przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, serce przyjmij, Panie, serce wzruszone, nasza wiara do dzieci. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij eucharystyczną ofiarę, którą z ufnością składamy za Twojego sługę brata Jana, i przez tę ofiarę niosącą wszystkim zbawienie, daj mu życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Bogu godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, bracie Janie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Maksymilianem, Marią Kolbą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona hostyjo żywa, której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi, bądźże pozdrowiona, święta krynico, serce przenajświętsze, łaski świątnico. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi, bądźże pozdrowiony, boski kapłanie, przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowiona, żywa ofiaro, broń nas przed doczesną i wieczną karą. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi, bądźże pozdrowiony, dobry pasterzu, Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi, bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże, już Cię kocham szczerze, jak serce może. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, złożyliśmy paschalną ofiarę za Twojego sługę brata Jana. Daj mu udział w Twojej światłości i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Obecnie koncelebranci udadzą się do zakrystii i za chwilę druga część uroczystości pogrzebowych. Wieczny odpoczynek raczy mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek raczy mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek raczy mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Dobry Jezu, Pan. Thank you.
Oprócz tej mszy świętej, która była, obecnie zakończyła się za brata Jana, będzie msza święta od rodziny Gąsiorków, Waretów, 23 czerwca o 18 parafii Świętej Trójcy w Skęczniewie w województwie wielkopolskim. Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata Jana i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu i za którego i które za Jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosierne nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą, nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, a spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszym bratem, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie niechaj Cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną. Ustawiamy się do procesji żałobnej. W czasie procesji konduktu będziemy odmawiać różaniec. Wieczny odpoczynek raczy mu dać Panie, a światłość wieku iista niechaj. Wieczny odpoczynek.
Ojca, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczę pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowań, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej Jego miłosierdzie. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzech, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Tajemnica czwarta, niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Tajemnica piąta, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Dobry Jezu, a nasz Panie, daje mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daje mu
spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, a mu wieczne spoczywanie. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Jana. Wyrzucaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Myłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dziś. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Żyjcie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Jana. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Drodzy współbracia w zakonie, na czele z ojcem wikariuszem, drogie siostry zakonne, droga rodzino, druhowie strażacy, siostry i bracia. Święty Franciszek nazywał śmierć siostrą, i nazywał ją także furtianką nieba, że przez nią
wstępujemy do nieba, aby żyć na zawsze z Panem Jezusem w szczęściu. Dzisiaj pragniemy podziękować za brata Jana. Dziękujemy Panu Bogu, że nam dał takiego dobrego brata. Na ręce siostry pragnę podziękować całej rodzinie, że daliście nam tak wspaniałego współbrata. Dziękujemy za jego modlitwy, cierpienie, pracę, uśmiech, życzliwość. W mojej pamięci zostaje przede wszystkim jako ten, który nocą stróżował, pilnował naszego klasztoru. Była to niewątpliwie wielka ofiara, kiedy wszyscy spali, a on przemierzał tutaj tereny i czuwał. Także w ostatnim okresie życia, jak już wspomniał ojciec Stanisław, często było go widać z różańcem w ręku, czy to w kaplicy, na ostatnim krzesełku po prawej stronie, czy to kiedy była ładna pogoda przed naszą infirmerią, kiedy na usiedział i modlił się. Bracie Janie, dziękujemy Ci za to wszelkie dobro, które zostawiasz w ludzkich sercach, tutaj w Niepokalanowie, w swojej rodzinie i wszędzie tam, gdzie służyłeś. Niech Pan Bóg obdarzy Ciebie życiem wiecznym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie. Po zakończeniu pogrzebu zapraszam wszystkich kapłanów, przybyłych księży, siostry zakonne, najbliższą rodzinę, tych, którzy przyjechali na pogrzeb, na obiad do refektarza klasztornego. Bracie Janie, druhu Janie, w imieniu wszystkich druhów strażaków, tych Twoich współbraci z klasztoru niepokalanowskiego, tych, którzy tu przybyli z okolicznych jednostek oraz tych wszystkich, którzy łączą się z Tobą, czuwając, aby w każdej chwili nieść pomoc ludziom na chwałę Panu Bogu. Mówię do Ciebie, nie żegnaj, ale do zobaczenia. Stój tam w tym legionie świętego Floriana i zrób nam miejsce, abyśmy kiedyś my mogli także dołączyć do Ciebie i tam chwalić Pana i razem dalej służyć Panu Bogu i ludziom. Złożymy teraz ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciało na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie chwale. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, złycie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc, na tym łez spadochole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas wróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O, łaskawa, o, litościwa, o, słodka Panno Maryjo. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niech Pani oświeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niech Pani oświeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niech Pani oświeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.